Cześć, serdeczna strzelencja, z tej strony Jay Bartek i witam was w poradniku, jak przerzucać drewno. Nie wiecie, czemu taki filmik jest na moim kanale? To się dowiecie, tak? Jestem sobie ostatnio w szkole, nie? I gadamy, co robiliśmy na święta i się okazuje, że co? Że połowa mojej klasy przerzucała drewno. No więc po prostu, skoro robi to tyle młodych ludzi, tyle moich rówieśników, to nagram poradnik, niech wiedzą, co trzeba robić, nie? Teraz tak, zanim pokażę wam te techniki przerzucania drewna, powiedzmy sobie, co jest nam potrzebne, żeby móc przerzucać drewno. Pierwszą rzecz to jest dom. Jeśli nie posiadacie, to polecam takowy nabyć, bo może wam się jeszcze kiedyś przydać, nie? Generalnie fajnie jest mieć dom. Druga rzecz to jest drewno. Występuje w lesie. Trzecia rzecz. Rękawice. Znaczy, bo możecie bez rękawic w sumie, ale fajnie jest z rękawicami, bo się tam nie podbija sobie drzazg ani tym podobnych rzeczy, żeby was potem te drzazgi nie bolały, nie? A to boli. Jak drzazga w świecie. I czwarta rzecz, to jesteście wy sami. Teraz przejdźmy do technik wrzucania drewna. Pierwszą techniką jest wrzucanie drewna jedną ręką, tak jak tutaj. Drugą techniką jest wrzucanie drewna obiema rękami, co gwarantuje nam dwukrotne zwiększenie prędkości pracy, tak? Chociaż możecie się trochę bardziej zmęczyć. Trzecią techniką jest branie po prostu całej masy drewna, też sobie możecie tutaj zobaczyć. Jest jeszcze czwarta technika dla tych, co nie lubią cały czas pozostać w jednej pozycji. Możecie sobie przyklęknąć. Jest jeszcze technika efektowna, choć nie, może nie tyle efektywna, bo również może wam rozwalić okienko. Tutaj może pojawić się czasem taki problem z drewnem, że drewno jest daleko od okienka. W tej sytuacji macie dwie opcje do wyboru. Pierwszą opcją jest tak zwany strzał z dystansu. Drugą opcją jest oczywiście, że podrzucacie sobie drewno pod okienko, a potem spod okienka do środka, tak? A teraz coś dla tych, którzy nie lubią długiej i żmudnej, monotonnej pracy. Sposoby umilania czasu podczas wrzucania drewna. Ja polecam tylko jeden sposób, jest to słuchanie muzyki. Nie można jednak przesadzać z głośnością, znaczy z głośnością możecie sobie tam dowalać, ale trzeba się kontrolować, żeby nie skończyło się to tak. Kamień z wielkim los. No bo kwiaty szybko sną. Jedyne co ci mogłem dać, to jest kamień z napisem love. Albo tak. Możecie też zawsze niby rozmawiać sobie z kimś przez telefon, ale tego ja nie używałem i nie sądzę, żeby to było dobrą opcją. Więc to tyle w dzisiejszym poradniku. Możecie zasubskrybować mój kanał, przecież od zasubskrybowania mojego kanału jeszcze nikt nie umarł. Możecie też zostawić łapkę w górę. I pamiętajcie też, zwróćcie uwagę na to, że jest święto, że kiedy nagrywam jest święto i sąsiedzi nie poszli do pracy, więc prawdopodobnie jeśli ktoś tutaj przechodził gdzieś za płotem, to patrzy się na mnie na jakiegoś debila albo na kogoś z psychicznymi urojeniami, że nie wiem, że ktoś go w ogóle słucha albo że ktoś go ogląda na tym YouTubie. A dziewczyny, przepraszam, że pominąłem kwestię jak... kobiecości mogą przeszkadzać we wrzucaniu drewna. I jeszcze taki tematyczny sucharek na koniec. Co mówi matematyk do Drwala? Rąb! Więc mam nadzieję, że ten poradnik przydał wam się, że będziecie lepiej wrzucać drewno, że teraz wam to będzie szło szybciej, albo że będziecie sobie umiać czas. To tyle w dzisiejszym poradniku. Na razie, cześć!